Urząd Marszałkowski w Rzeszowie był organizatorem konferencji Podkarpackie po naszej myśli. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w 2013 roku. W spotkaniu 20 listopada uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych podkarpackich gmin, miast i powiatów. Obradom przewodniczył marszałek Władysław Ortyl. W konferencji wziął udział burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Zauważył on, że gmina Brzozów wykazała wysoką skuteczność w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych w kończącej się w tym roku perspektywie unijnego finansowania. W perspektywie 2007-2013 gmina Brzozów wykorzystała wszystkie możliwości w zakresie składania projektów zgodnie z potrzebami lokalnymi. Dotyczyły one przede wszystkim zagadnień związanych z modernizacją obiektów oświatowych. Mam tu na myśli przede wszystkim modernizację i rozbudowę szkół i przedszkoli, jak również z zakresu ochrony środowiska, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w nowych technologiach, a także przede wszystkim inwestowanie w infrastrukturę sportową. Wymienić tu przede wszystkim muszę takie obiekty jak rozbudowę szkoły w Przysietnicy numer 1, modernizację starej szkoły w Starej Wsi pod kątem funkcjonowania i powstania czterodziowego przedszkola. A bardzo ważną inwestycją była modernizacja starego basenu i stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej. W tej perspektywie praktycznie uzyskaliśmy środki pomocowe, licząc je w złotówkach, w wysokości ponad 70 milionów złotych. Praktycznie równa się to rocznemu budżetowi gminy Brzozów. Parlament Europejski właśnie uchwalił długo oczekiwany, korzystny dla Polski budżet. Brzozów przygotowuje się więc do skorzystania z unijnego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowania w latach 2014-2020. Myślę, że na bazie doświadczeń, przygotowań, jak również z zakresu również szkoleń jesteśmy przygotowani bardzo dobrze do zafunkcjonowania w nowej perspektywie 2014-2020, bowiem, tak jak powiedziałem wcześniej, wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, składaliśmy projekty do wszystkich osi priorytetowych. W związku z tym te doświadczenia bardzo pomogą nam w realizacji i absorpcji środków pomocowych na lata 2014-2020. Potrzeb jest bardzo wiele i nie ukrywam, że będziemy dobrym skutkiem występowali z nowymi projektami w celu zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców. Podczas konferencji stopień absorpcji środków europejskich przez województwo podkarpackie oraz stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej przedstawiła Marta Mądczyńska, szef Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. O wykorzystaniu nowych środków unijnych mówił też Andrzej Regulski z Instytutu Badań Strukturalnych.